Mateusz, można powiedzieć, że nowa runda, ale stary ty, bo nie, ponieważ czwarta bramka w meczu ligowym z rzędu, no to chyba na pewno cię cieszy, buduje przed tymi bardzo ważnymi meczami. Na pewno, jestem szczęśliwy z tego powodu, ale bardziej szczęśliwy jestem, że wygrywamy, pokazujemy od pierwszego meczu, że jesteśmy dobrze przygotowani, że jesteśmy mocni u siebie, także każdy będzie miał tutaj bardzo ciężko z nami. No właśnie, przede wszystkim cieszymy się z tych trzech punktów na inaugurację. Trener wspominał na konferencji, że tak naprawdę wszystkie drużyny gdzieś tam startują z czystą kartą, wiele transferów, okres przygotowawczy. No my tutaj byliśmy faworytami i z tej roli się wywiązaliśmy. Jak ty byś to spotkanie ocenił tak z perspektywy Murawy? No myślę, że całkowita dominacja. Wysoki pressing praktycznie przez cały mecz. Pierwsza połowa jeszcze była taka naznaczona walką. Wisła starała się nawiązać tą walkę fizyczną, zbierała drugie piłki nieźle. Mieli sytuację jedną, taką dość klarowną, tam Wladek nam pomógł. Natomiast no myślę, że z przekroju całego spotkania no to my dominowaliśmy. Mieliśmy mnóstwo sytuacji i 2-0 to tak naprawdę najmniejszy wymiar kary. A jakbyś opisał tę sytuację, którą ty miałeś i którą wykorzystałeś, bo to tak z trybu przynajmniej wcale nie wyglądało na taką łatwą akcję, bo ta piłka tam troszkę tak mogła spłatać się, figle gdzieś źle się odbić. Tak, szedłem przed obrońcę i skrócił kąt bramkarz mocno. Szybko sytuacyjnie uderzyłem gdzieś tam z czuba spod kolana. Obronił, ale jeszcze dostałem w klatkę i idealną parabolą wpadło do bramki, także troszkę szczęścia, ale szczęście trzeba pomóc, także fajnie, że wpadło w kolejnym meczu. Nic tylko się cieszyć. Teraz przed nami dwa mecze wyjazdowe, ale chyba właśnie zwycięstwo na inaugurację. No raz, że cieszy, dwa, że rywale nam nie uciekają w tabeli, ale chyba też tak buduje cały zespół przed tymi bardzo ważnymi spotkaniami, których wkrótce będzie naprawdę bardzo dużo. Zdecydowanie tak. My znamy swoją wartość. Dobrze przepracowaliśmy okres przygotowawczy w Turcji, praktycznie cały. Natomiast wiadomo, jest liga, jest weryfikacja. Pierwszy mecz bardzo udany, widać dobrą organizację, dobrą energię w drużynie, dobrą jakość. Także dobre są nastroje, ale wiemy, że pracujemy dalej. Fajnie, cieszymy się dzisiaj, ale od następnego dnia już jest robota, następny mecz. Także krok po kroku, mecz po meczu chcemy realizować cele i tyle. Nie zwalniamy tempa, dzisiaj raz jeszcze gratuluję Ci bramki i zwycięstwa. Dzięki wielkie.